Ale moi drodzy, to co się dzisiaj będzie działo, nie wiem czy to przetrwam, bo będę musiał mówić takim głosikiem ciągle, albo takim jeszcze bardziej dziecięcym, nie wiem czy to przetrwam, naprawdę, to będzie ciężki film, naprawdę, to będzie bardzo ciężki film, jak widzicie mam skina syna Paliona i będziemy trollować Wojana, że mam 2 latka i nie wiem widzowie, naprawdę, to będzie ciężki film. Pierwsze co, nie mamy w ogóle żadnych itemów, idziemy do niego i mówimy, czy możemy się u niego wysłać, bo jest noc. Widzowie, zostawcie łapeczkę, subskrypcję, żeby mój głos i żebym takiego cringe nie łapał, bo to jest... Tak będę gadał bez przerwy, takim głosem. Nie wiem, to tak jak mutacji nie przeszedł, ale... Okej, okay, damy radę. A bo tak... Ja nie potrafię takim dziecięcym, już kiedyś umiałem takim piskliwym, ale teraz już nie potrafię, ale okej. Okay. Halo? Halo? Kto tam? Nie wiem. Co? Nie wiem. Co to? Nubek? What? The Palion? Nie, jaki? Co ty masz za skin? Czemu nie masz... Nie. Czemu nie masz ubrań? Ja jestem synem Paliona. Ale... Palion... Palion, co ty żeś odwalił? Czemu? Czemu jesteś takim? Jem jest dziecko! Palion! Czemu tobie tak odwala? Co ty robisz? Mogę tutaj się przespać? No mój tata nie, jest głupi. No Palion, no przecież, ale ty masz swój własny dom, gościu, pa. Pokażę ci swój jaki? Własny dom. Jaki? Ja jestem syn Paliona, ja nie wiem jak się tu znalazł. Au! Au! Łapie! Łapie! Złapie! Nie łap tego! Au! Ale ty jesteś głupi! Czemu ty to złapałeś? O, miło. Gałganie, co ty robisz? Witam cię. Mogę u ciebie się przespać? Zimno mi. Nie. Nie. Mogę nie to? Możesz. Mogę? Mogę to przez Proszę. Ja nigdy takich rzeczy nie widziałem. Tu wraca do łapki. No to wraca do łapki. Chcesz protestować? Tak. Ale ty nie, ale ty jesteś nieodpowiedzialny. Ty szybko. Słyszysz jak ty mówisz? Daj mi to. O! Jak to tak działa? Daj ale mi. Ty tego nie zabierz. Zobacz, daj zobacz, mi, zobacz. Daj tego mi, nie daj. Zabierz. Nie zapiesz tego. Oj, daj mi. Pa, tutaj ci rzucę, nie zapiesz tego. Widzisz? Widzisz? Nie możesz. Jesteś za młody na to. Jesteś za młody i za głupi. O, kurczę, sorry. Nie chciałem tego robić. Ej, przepraszam cię, mordko. Nie chciałem ci tego robić. No ej, chciałem teraz też. Chciałem tylko się pobawić tym. Ej, ale... No dobra, trzymaj. Trzymaj, pobaw się, pobaw się. Let's go! Let's go! Let's go! O, czyli ty jesteś Palionem prawdziwym, ale to? Ty czemu tak dziwny głos masz? Nie, mój tata mi nauczył, let's go, to jest the baby! A no tak, the baby, a ty jesteś dzieckiem. Ja jest młodzik. Co jesteś? Młodzik. Młodzik. Ja mnie jest młodzik, ty... Palion. Ale ty... O, ja! Co ty robisz? Co ty... A! Nie! O! Młodzik milimetry! Jestem. Nie, żartuję, halo! Nie, 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 nie. Nie strzelaj do swojego dawcy. Kto to matruner? Matruner? No przecież wiesz, kto to jest matruner. Palion, co ty kto to odgałganiasz? Matruner? Czemu to jest trójsk matrunera? Czemu? Halo? Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać czy nie? Halo? Nie, 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 nie rozmawiam. Nie rozmawiam z małymi nieodpowiedzialnymi bambusami. Czemu ze mną nie chcesz rozmawiać? No, a dlaczego ty... Palion, coś ty odwalił. Możemy czemu porozmawiać, tak... powiedz mi, kto to matruner? Matruner, no wiesz Palion, kto to jest matruner. Nie, mnie zaraz mnie tutaj... Idę zniszczyć ten świat. Nie niż, no... Palion, no, ale to, ja ty, to w końcu do ty, czy to jest nubek jakiś pod przykrywką? To jest... jestem syn. Syn Paliona, ale przecież... Palion nie mam. Ma syna. Nie bij mnie. Palion nie ma syna. Palion ma syna na innym świecie. Ale jesteśmy na świecie Wojanowic, wiesz co to co jest, są Wojanowice? Ale nie wiem, mnie tutaj tyle pierdnęło i nie wiem co się stało. Pierdnęło? Co za dużo się najadłeś kaszanki z mlekiem. Nie wiesz co to jest tyle pierd?
No telepiert, no taki mocny pierd, tak? Nie, 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 to jest teleport za pomocą pierdnięcia. A to pokaż, gdzie się telepnąłeś, Skąd? Chodź. No poka. Czekaj, w którą to stronę? No, no nie wiem, ty mi powiedz. No nie było w mieście, czekaj. Halo, chodź, czemu się śmiejesz ze mnie? Czemu się ze mnie śmiejesz? Kurczę. Nie wiem, naprawdę żałosne. Żałosne. Co? Żałosne. Żałosne. Chodź. Cicho. Tu się pojawiłem. Tutaj? Tak. Ale tutaj powinieneś się spojrzeć jako SpongeBob, a nie jako Sympalion. No wiesz, że to jest don SpongeBoba, kancia Stuportego. Ale nie wiem, nie interesuje. Nie. Kto to? SpongeBob to jest żywa gąbka. Ja się boję, nie, to nie, to chyba horror jakiś. Nie, to nie jest horror, to jest bajka dla dzieci. A co to za debil? Ej! A, no to jest debil. Kto to? No to jest właśnie Nubek, który dołączył do nas i nas denerwuje i nas rozwala. I wiesz co? Bardzo mi go przypominasz, więc nie podoba mi się to. Czemu? Nie no, głupi nie jestem. Mam głos jak debil, ale to nie zdarza się każdemu, tak się urodziłem. No to powiedz, ile to jest 2 plus 3? To była jakaś miłość chyba. No, była. Co to znaczy była, już nie ma? Wiesz, no to nie była moja miłość, to była miłość właśnie twoja. Ej, 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 nie granij ciasta! Nie! No głodny jestem, kurczę, nie rozumiesz? A, no dobra. Dziecku, daj pojeść. Ej, Mortko. Co? A ty właściwie gdzie masz mamę? W dupie! Co cię bawi? Nie mówi się tak, małe smrodzie! Zaraz ci zawalę na łeb! Przepraszam. Co mówiłeś? Mówiłem ci, że to się nie mówi. Co mówiłeś? Gdzie jest twoja mama, się pytałem. W dupie! No ty! Ty śmierdzielu! Tak się do matki zwracasz? Nie, do ciebie się tak zwracam, mnie nie lubisz. Ej, ale no... Ale to w końcu... Gdzie są twoje rodzice? No nie mów tego! Nie wiem. No Palion chyba tu mieszka. No właśnie nie ma go, zawołaj go, zawołaj tatę. Oj, sorry. Palion. Chodź do wody, chodź, wykąpiemy się. Palion. O, dobra. A gdzie on mieszka? No Palion, chodź, pokażę ci gdzie on mieszka. Ale... Co ty mówisz? Nie jesteś żadnym tajnym szpiegiem Nubka. Jest... Ani jego kolegą. Nie, nie, nie. Nie? Nie. Dobra, zanim tam pójdziemy, musisz złożyć przysięgę Wojanowiczanu. Nie. Chodź. Musisz stanąć tutaj. Okej, no. I powiedzieć tak. Kręcę, mięce, bęce. Mięce, kręcę, bęce. Dobrze. W lewej ręce trzymam bęce. W lewej ręce trzymam BM-kę. Dobra. A na sobie mam sukienkę. M-pakiet. Okej, świetnie. Dobra, idziemy dalej. Zdałeś, nie powiesz nikomu nic. Okej. No gdzie i co? On mieszka? No panią tutaj mieszka, no. Tu? No. W takiej melinie? No widzisz, twój ojciec zostawiłeś go i kurde został sam. Co ty mu zrobiłeś, że w takim syfie mieszka? Ja? Ty żeś go zostawił, popadł w depresję. Specjalnie zakopujemy rowy w Wojanowicach, bo co chwilę go tam widzimy w rowie. Co to za kolorowe weekend, gówno? Weekend. Ma przy sobie jakieś puste butelki po jakichś podkach. Naprawdę? Dziwnego pochodzenia. Wygląda to tragicznie. Wygląda tragicznie, spójrz na tą podłogę, cała jest zarośnięta. Ale to kto? Czemu tacie nie pomoże? Zostawiłeś tatę. Boże, i on popadł w depresję. Jak można hodować owce z nazwą? Że to się to jest jego tylko. Własna koza. Nie ma towarzystwa, więc ma kozę. To się kroi tylko. O, ten basen co taki poszarpany. No, widzisz? Bo wypił wodę, nie ma już co pić. Skończyła mu się, nie płaci rachunków. Z chlorem piję, kurde, umrze za pić. A tu? No widzisz? Dlatego, czemu o, zostawiłeś? Mam funkcję. No przecież ty jesteś Palionem w takim razie. Nie, nie.
No jesteś palionem, jak to podnosisz. No nie. No nie mogę, widzisz, jednak mogę. No tak, jesteś palionem, przyznaj się. On mi dał permisję, no jak jestem synem palionem, weź, to dowód jest taki. Weź mnie, nie okiełbasaj. Nie okiełbasaj. Nie, no ten, mnie. Możesz mi jeszcze coś pokazać? Dobra, proszę. Powiem ci tak. No. Będzie to test. Test na to, czy jesteś palionem. Jaki jest twój ulubiony kolor? Zielony. No i jesteś palionem, no kurczę, no. Jestem no synem i co? Paliona. Nie, syn paliona nie miał być zielony. Robimy to samo, patrz jak ja wyglądam. Ale to nie znaczy. To po prostu palion jest zielony, więc no urodziłeś się zielony. A ja jak jestem? Różowy? Ty jesteś jasno zielony. Jaki? Jasno zielony. No, taki sam jak mój stary. Jak ty się do ojca zwracasz? No taki sam. Wyglądam identycznie, tylko ślina i mam gacie. Ale ty jesteś niewychowany, palion cię nie wychował. Nie. No, nie. Nie wychował. Nie wychował. On nie potrafi dzieci wychować. On jedyne co, tylko stać na mnie, ale tak to nie olał. Co ci kupił na urodziny? Pochwal się. Jakieś żółte Lambo, no ale co z tego, jak mnie nie kocha? Żółte? Czyli widzisz, czy ten, twój ulubiony kolor to żółty, przyznaj się. Nie no, kupił żółte Lambo, bo mnie nie kocha. Aha, mój tata kupił mi samochód nie z tym kolorem. Aha. No. Ale to możesz przefarbować Lambo, wiesz. No zapomniałem jeszcze, że mi kupił Rolls Royce, ale o tym to już nawet nie wspomnę. Co ci kupił? Rolls Royce. Taki drogi samochód, pewnie nie znasz, bo cię nie stać. O kurczę, czemu ty masz tak mało HP? No bo mnie bijesz. Nie, ja cię nie mów tak. Nie, spoko, tata też mnie bił. Co? Nie wiem, ja się no mówiłeś, że cię nie wychował. Przecież nie no właśnie, no to chyba normalne, że ten jak nie wychował. To cię bił. No i uciekałem z domu po nocach i poszedłem sobie na butelkę wody. To powinieneś to zgłosić gdzieś, powinieneś, wiesz, zawiadomić. Nie, wszystko. Kogoś. Nie. Wszystko okej? Okay? Tak. Na pewno nie chcesz o tym porozmawiać? Tak. To chodź do owiec. Mhm. O, ładnie. I co? Zielono. Jak się czujesz? Tak. Nie bij ich! To są nasi przyjaciele, oni znoszą nam jaja. Jak mogą ludzie jajka znosić, co? No nie wiesz, ja dobra. Nie mogę, palion ci nie nauczył. Ja się nie boję. Ja stąd idę. Nie, nie. No, ale to co ty planujesz teraz na Wojanowicach robić? Ja, nie no, ja już tu nie wrócę. Weź nie, dzięki za stekę, siema. To nie wracaj, powiem palionowi, że przyszedł twój syn i palion się na ciebie obrazi. Nara. Cześć, nara. Moi drodzy, moje gardło boli. Odcinek wyszedł, nie myślałem, że wyjdzie bardziej cringe'owo. I tak był cringe'owy, ale nie wyszedł źle, podobał mi się. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, widzimy się jutro jak zawsze. I na razie.